witam serdecznie wszystkich kibiców boksu oraz fanów Fakty Oświęcim.pl. Jesteśmy w Międzyzdrojach. W dniu jutrzejszym, czyli 18 czerwiec 2011, będę boksował na drugiej gali Tomka Babilońskiego. Z zawodnikiem z Niemiec będzie to walka sześciorundowa. Zawodnik z Niemiec, mój przeciwnik, był to znakomity amator, wicemistrz świata juniorów, mistrz Europy juniorów, był na olimpiadzie w 2000 roku. Dotychczas ma 7 walk zawodowych, 7 wygranych. Także poprzeczka jest założona wysoko. Przygotowania przebiegły bardzo dobrze. Przygotowywałem się do tej walki pełne 4 tygodnie w Białymstoku. Miałem sparingi z bardzo dobrymi zawodnikami, z Robertem Świerzbickim, który także na tej gali boksuje, oraz z Aleksem Kuziemskim, bardzo utytułowanym polskim zawodowcem. Myślę, że jutrzejsza gala będzie to mój powrót po 2-letniej przerwie, żeby wygrać z takim zawodnikiem i wrócić na to miejsce, które byłem w 2009 roku. I Łukasz Warzyszek! Reprezentant Polski waży 74 kg, równo 74 kg, Łukasz Warzyszek. Tak prezentuje się reprezentant Polski, który będzie jutro występował na ringu w Międzyzdrojach, w amfiteatrze w Międzyzdrojach w kategorii super średniej. Kategoria super średnia to 75 kg. Ring wolny, runda pierwsza.
oto w pierwszej minucie, 26 sekundzie, w rundzie trzeciej, przez TKO wygrywa Łukasz Wawrzyszek! Fresh like a new day, Brody got next NBA 2K, I'm too paid, stayed it with some ladies, left in my city, what's the LA baby? What's the LA made me this way? Two rules, stay fresh, saw me get paid, hey, never broke and never bummy, come from where it's forever sunny. Łukasz, to twoja kolejna walka po powrocie na ring. Powiedz, jak z twojej perspektywy przebiegł ten pojedynek? No, witam serdecznie. Z mojej perspektywy było jak najlepiej. Udało się wygrać przed czasem, moja druga walka przed czasem. Bardzo się z tego cieszę. Poszedłem za ciosem, po prostu to nie był cios nokautujący, tylko zobaczyłem po pierwszym ciosie, że zawodnik się słania na nogach, więc poszedłem za ciosem. Kto przygotowywał cię do tej walki? Przygotowywałem się do tej walki w Białymstoku, trenowałem u Dariusza Snarskiego, a sparowałem z Aleksem Kuziemskim i z Robertem Świerzbińskim, za co im dziękuję, jak efekt widać było na ringu. Czy teraz będziesz walczył pojedynki 8 czy 10 rundowe? No, te plany to do mojego menadżera i te pytania do mojego menadżera Grzesia Proksy. Myślę, że cały czas będzie szło do góry ta poprzeczka. Jak oceniasz współpracę z Tomaszem Bagbilońskim? To już kolejna jego gala, na której walczysz. No, bardzo się cieszę, że daje mi szansę boksować u siebie na gali. Jak widać, daje mu dobre walki, więc myślę, że ta współpraca będzie jak najlepiej zachowana. Kiedy znowu cię zobaczymy i na ringu i z kim? No, mam nadzieję, że niedługo, a z kim, no to już będzie decydował mój menadżer także. Ale mam nadzieję, że już niedługo, ponieważ tempo sobie dałem bardzo szybkie. Kogo chciałbyś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić przede wszystkim wszystkich kibiców z Oświęcimia, Unii Oświęcim oraz moich kibiców, którzy tu przyjechali oraz kibiców Fakty Oświęcim. Bardzo dziękuję za kibicowanie mnie i trzymajcie kciuki za dalsze walki.